kisza na cukinię. Mówiłam Państwu, że kiszę cukinię, tak jak ogórki. Smak, proszę Państwa, rewelacyjny. Wygląda przepięknie. Smakuje lepiej jak ogórki. Żegnajcie ogórki. Już więcej nie chcę widzieć ogórków, które non-stop chorują. Muszę pryskać to drożdżami, to mlekiem. Nic to nie daje. Tutaj w garnku mam właśnie cukinię kiszoną. Tutaj sobie już przygotowałam słoiki i koper do kiszenia cukinii, a tutaj mam cukinię w occie. Tak jak robi się ogórki, tak samo będę robiła właśnie cukinię. Mam swój szan, który kilka lat temu posadziłam i rośnie znakomicie i absolutnie nie chcę widzieć już ogórków. Naprawdę cukinia jest po prostu rewelacyjna. Przepyszna, smaczna. Fantastyczna. Cukinię kroję w takie paski. Najpierw kroję na takie mniejsze kawałki. Później kroję tak. I jeszcze raz. Bo tak jedną ręką będzie trochę trudniej. Tak. I później jeszcze raz. Można oczywiście pokroić sobie w plasterki, można w kostkę, a jeżeli ma się malutkie cukinie, to można je potraktować dokładnie tak jak ogórki. I teraz wrzucam do słoika. Ja, proszę Państwa, pestek nie usuwam, bo w ogórkach również są drobne, małe pestki i naprawdę one w żaden sposób nie przeszkadzają. I układam ciasno tak, jak tradycyjnie układa się właśnie ogórki. I tak jak do ogórków, na litr wody daję dwie płaskie łyżki soli. Tutaj są 2 litry, więc dam 4 łyżki. I jeszcze troszeczkę dosypię, bo to tak nierówno było jedną ręką, to jest tak cyganione. I to zagotować i gorącą taką zalewą solną będę zalewała cukinię. I tak wygląda cukinia kiszona. Wyszły mi tutaj te 4 słoiczki. Tamta z tyłu to jest cukinia w occie, pasteryzowana. Kiszonki w ogóle są bardzo zdrowe, są pyszne. Cukinia jest naprawdę znakomita i kto ma, powinien sobie zrobić i rośnie przynajmniej u mnie bez żadnych problemów, żadnych oprysków, nawet naturalnych. Nic nie stosowałam. Trochę nawozu podlewana, gdy jest sucho. Jest naprawdę rewelacyjna, a z ogórkami ciągle tylko problem, choroby i tak dalej.